16 Grammatical flavor is so close to mix. Proszę pana, weź mi kurwa nie denerwuj. Miło mi znowu towarzyszyć w pańskiej podróży. Jak się masz? Bardzo dobrze, dziękuję. Czuję, że to wyjątkowy dzień. A co w nim takiego szczególnego? Dokonałem przełom w długotrwałym procesie badawczo-rozwojowym, który niebawem pozwoli sieci Telemain rozwinąć skrzydła. No, rzeczywiście, brzmi wyjątkowo. Nie będę pana zanudzał szczegółami. Nie ma nic gorszego niż gadatliwy taksówkarz. Nie usłyszę. Dojeżdżący w sektorze. Pilne zgłoszenie w Westbrook. Odbiór. Nie mają tam prywatnej policji? Przyjąłem. Zapraszam na Night After Night. Mamy dziś w studio naprawdę wyjątkowego gościa. Kandydata... Thank you.
Mam coś dla ciebie. Mówią, że gdy Wakako dzwoni do ciebie osobiście, to zawsze ze śmierdzącym zleceniem. Sprawa jest delikatna. Delikatna czy śmierdząca? Delikatna. Po prostu trafił się wymagający klient. Klient zawsze jest wymagający. O co chodzi tym razem? Facet sporo płaci, ale chce, żeby wszystko przebiegło po jego myśli. Tym bardziej zależy mi, żebyś ty wziął tę robotę. Ktoś mniej doświadczony nie da sobie rady. Dzięki za komplement. Upewniłem się właśnie, że to jednak coś śmierdzącego. Szczegóły, proszę. Pewnie nie pamiętasz sprawy śmierci Karolajny Oblonski. Swojego czasu było o tym głośno. Morderca poszedł siedzieć, ale jest ryzyko, że wymknie się na wolność. Rodzina chce naprawić pomyłkę wymiaru sprawiedliwości. Proszę go zabić. Czyli to po prostu zlecenie morderstwa. Dzwoniłam się do Dalaj Lamy? A to przepraszam, pomyłka. Nie mieszkasz w tym mieście od wczoraj. Wiesz, w co się gra na ulicach. Facet rzeczywiście jest winny? Zasługuje na śmierć? Nie jestem sądem karnym, ty też nie. A co dokładnie zrobił? Archiwum prasowym też nie jestem. Bierzesz tę robotę? Biorę. Klient będzie czekał przy samochodzie na rogu 6 i Brandon Street. Przy samochodzie? Pojedziecie jego autem. Koleś chce osobiście zobaczyć, jak rozwalasz tego faceta. Powodzenia mi. Oferujesz jeszcze jakieś dodatkowe usługi? Czasami. Ale obecnie skupiam się przede wszystkim na przebranżowieniu. Masz coś ciekawego na sprzedaż?
Chcę sobie coś wszczepić. Okej. Usiądź sobie wygodnie i zaczynamy. Mm-hmm.
co dzień. Przyjąłem. Hej, ty. Chyba pomyliłeś lokale. A, to nie jest bar? Jest. Zostawicie samego. Dawaj. Nie uczysz się na błędach. Zostawcie go do cholery. Kolejna pogadanka. No dalej. Powiedz tym tupkom, żeby nie robili afery to z lokalu. Śmiejesz się? 50 lat w czyściu to dużo czasu na przemyślenia. Człowiek dochodzi do pewnych wniosków. Mianowicie? Ludzie się nie zmieniają. Zwłaszcza tacy jak Kirk. Myślisz, że tego nie wiem? Że to pożyczę Kirkowi kasę na ładne oczy? Biznes z nim założę? Przecież zdaję sobie sprawę, że coś tu śmierdzi. Ale w tym mieście nie można zatkać nosa i odwrócić głowy. Trzeba wiedzieć, co śmierdzi i dlaczego. Bo inaczej potem można wdepnąć w gówno. Wychowałem się na ulicach tego miasta, Johnny. I wiem, jak o siebie zadbać. Oby tak było, Vi. Cześć, Kirk. Kopy lat. O kurwa, Vi. Nie poznałbym cię na ulicy. Za to ty nic się nie zmieniłeś. Nic, a nic. No tak, bo wiesz, u mnie sprawy raczej po staremu. Powolutku do przodu, jak mówią. Dobra, pogadajmy. No, usiądź sobie wygodnie. Mów. Już, już. No, słuchaj, sprawa jest prosta. Niedaleko stąd stoi sobie furgonetka, wypchana po brzegi fantami. Jutro z rana ma pojechać pod granicę, ale do jutra jeszcze wiele może się zdarzyć, kumasz? Konkret, Kirk, co to za fanty? Wszczepy bojowe, ale jakie? Eksperymentalna seria. Towar, którego nie ma na ulicy. Prosto z labu w Szanghaju. Aha, czyje to jest? A jakie to ma kurwa znaczenie, Vi? Ważne, że będzie nasze. To jak? Mogę na ciebie liczyć? Brzmi za dobrze, żeby to była prawda. Ale trudno, niech będzie. Wchodzę w to. Prawda, prawda najprawdziwsza! Super. Słuchaj, to widzimy się na miejscu. Wysyłam ci koordynaty. Dozo. Nie mieszaj się, nie twój interes. Słyszeliście, co powiedział Pepe. Odwalcie się. Wypierdalaj, koleś, bo jak nie, to kosa pod żebro. Doprawdy. Ciekawe, co na to mama Wells. Co zrobi, jak zobaczy, że robicie u niej w lokalu burdę? Bo ja myślę, że wyciągnie spod lady obrzyna i rozpierdoli wam łby. Dobra, chodź. Nie warto, nie kalkuluje się. Pierdol się, słyszysz? Co to za typ, kurwa? Ale co? Co się stało? Miałeś kłopoty. Teraz już nie masz. Cholera, sorry. Ja chyba za dużo wypiłem i... Ja pierdolę. Co za noc. Ej. Czemu mi pomogłeś? Bo to się mogło źle dla ciebie skończyć. W ogóle mogło się skończyć. Kurwa, co za miasto, co za ludzie. Siedzę sobie z boku, nikomu nie wadzę. A gdyby nie ty... Masz. Za dobry uczynek. Resztę dostał barman. Kręcili się przy facecie jak rekiny, które poczuły krew w wodzie. To by się źle skończyło. Dzięki za interwencję. Żaden problem. To co? Twoje zdrowie? Za moje pieniądze. Chętnie, polej. Pomyślności. Co? Zmęczony? A, wiesz. Wziąłem dwie zmiany, jedna po drugiej. Cienko z forsą. Musisz dorobić. Nie. Po prostu nie chcę wracać do domu. 10 lat po ślubie, czaisz? 10 lat i nagle okazuje się, że mam rogi. Wielkie jak u łosia, kurwa. Słuchaj, skoro wspomniałeś kasę, nie chcesz może dorobić, co? Dobrze zapłacę. Mów dalej. Chodzi o moją żonę, tak?
Nazywa się Cynthia. Zdradza mnie, na bank to wiem. Pytanie tylko, z kim? Zżera mnie to. A ktoś taki jak ty może ustalić to w jeden wieczór. W ogóle to skąd ta pewność, że cię zdradza? Zacznijmy od tego, że ciągle niby zostaje w pracy po godzinach. Ale ja wiem, że to ściema. Dzwoniłem wieczorem do biura i jej nie było. No, a poza tym... Urodziło nam się dziecko, tak? I w ogóle nie wygląda jak ja. Inne włosy, inne oczy. Rozumiesz? Kiedyś to by było łatwo sprawdzić, ale przy tej dzisiejszej technologii każdy test można oszukać. Czemu chcesz wiedzieć, z kim cię zdradza? Co za różnica? Co za różnica? Wi, co to jest w ogóle za pytanie? Moje, więc odpowiedz. Chcę mu spojrzeć w oczy. Spojrzeć w oczy i spytać, czy fajnie było ruchać cudzą żonę. Czy fajnie było rozwalić szczęśliwe małżeństwo. Będę musiał wziąć twoją żonę pod obserwację, pochodzić za nią. Gdzie ją znajdę? Pracuję tu niedaleko, dam ci zaraz adres. Znając życie, to właśnie ma przerwę na papieroska. Ciągle kurwa kopci. To trochę za mało, żeby ją rozpoznać. Czekaj, miała na sobie dzisiaj taką różową kurtkę, tak? I niebieską torebkę, jeśli dobrze pamiętam. O, to kolorowo. Zawsze lubiła się stroić. Kupowałem jej te ciuchy, to na urodziny, to na rocznicę. I patrz, jak się odpłaca. Okej, niech będzie. Zrobię to. Dzięki. Serio. To dużo dla mnie znaczy. Podejrzana speluna, zdrada. Piękna kobieta. Historia jak z groszowej powieści noirowej. Pepe zwykle wysłuchiwał żalów innych, jak to barman. Ale tym razem to jemu leżało coś na wątrobie. Niewierna małżonka. Problem stary jak świat. W mieście mrocznej przyszłości. Skończyłeś, bo przeszkadzasz. Szukałem kobiety w różowym płaszczu. To nie ona, pomyślałem. Przestań. Nie miała na sobie różowej kurtki. Nie miała winy w oczach. Boże, to jest jeszcze gorsze niż twoje piosenki. To ona, kobieta w różu. Łamaczka serc w nimbie papierosowego dymu. Ruszyłem jej śladem. Marząc o tym, żeby narrator przestał wreszcie pierdolić mi nad uchem. W końcu od tej grafomanii. Podszedłem za blisko, spłoszyła się. Muszę uważać. Kobieta omija bezdomnego szerokim łukiem. Nie chcę, żeby jej ubrudził ubrania.
Wystarczy, że ma nieczyste sumienie. Ach, Chryste, za jakie grzechy. Kobieta zniknęła w trzewiach niszczejącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Oho. Hej, ty! Co ty tu robisz? Kurwa, Cyntia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi. Nieważne. Wiem już dość. Ale co? O co tu chodzi do cholery? Mówią, że kłamstwa mają krótkie nogi. Ale kłamcy miewają bardzo długie. Człowieku, skąd ty bierzesz te teksty? Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I co dalej? Nie wiem. I szczerze mówiąc, nie interesuje mnie to. Zrobiłem swoje, teraz twoja kolej. Czekam na przelew. Ha. Myślałem, że potraktujesz mnie inaczej niż zwykłego klienta. Kobieta zniknęła w trzewiach niszczejącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej.
tonęła w trzewiach niszczącego budynku. W powietrzu unosił się smród smogu i zdrady. W sumie może to i lepiej, że niedługo umrę. Oho. Hej, ty! Co ty tu robisz? Kurwa, Cyntia, mówiłem, żebyś zamknęła za sobą drzwi! Twój mąż mnie przysłał. Podejrzewa cię o zdradę. Co? Słusznie, czekaj, jak nie. Się okazuje. To w ogóle nie tak. Ja mogę wszystko wytłumaczyć. No dobra, okej. Okay. Mów. Po pierwsze, to nie jest mój kochanek, tylko Reaper. Spec od zabiegów plastycznych. Aha, spec? W tej dziurze? To prawda. Miałem taki mały wypadeczek parę lat temu. Pacjent... No, rodzina pacjenta ma wciąż pretensje. Dlatego się tu ukrywa. Okej, moment. Ale co z dzieckiem? Słuchaj, ja... Zmieniłam swój wygląd. Drastycznie. Przeszczepiłam sobie skórę i włosy, wymieniłam oczy, ale... Genów nie oszukasz. Tak, nasz syn wygląda inaczej niż Pepe się spodziewał. Ale to nie dlatego, że kto inny jest ojcem. To dlatego, że ja... Że ja w niczym nie przypominam starej siebie. Ale czemu to zrobiłaś? A jak myślisz? Bo mi się nudziło? Bo miałam za dużo pieniędzy? Każdy ma jakąś tajemnicę. Coś, o czym chciałby zapomnieć, od czego ucieka. Ja mam ich wiele. I z nikim nie mogę się nimi podzielić. Nawet z własnym mężem. Powinnam była uprzedzić Pepe, wiem, ale... Temat jakoś wcześniej nie wypłynął, a ta ciąża... Nie spodziewałam się. Proszę... Powiedz mu. Powiedz mu, że... Tak? Nie wiem. Sama nie wiem, co mu powiedzieć. Że jest mi strasznie przykro. Że życie pisze pojebane scenariusze. Idź już. Cholera. Co do tego ostatniego, to ma rację. Robota wykonana. Śledziłem twoją żonę, poszła do jakiejś meliny. W środku czekał na nią mężczyzna. Wiedziałem. I co dalej? Właśnie nic nie wiesz. Ona cię nie zdradziła. No, przynajmniej nie w ten sposób, o którym myślisz. Co? Ale jak? Była u Reapera na przeglądzie. Ma przeszczep skóry, włosów, oczu, wszystko wymieniła. Część po części. Więc mój syn? To dlatego? Dlatego. Ja pierdolę. Jak można ukrywać coś takiego przed własnym mężem? I to przez 10 lat? Nie, żeby kolor jej skóry miał jakieś znaczenie, ale... Jak mam jej teraz zaufać? No jak, Vi? Pepe, tak. Cyntia coś przed tobą ukrywa. Tak, okłamała cię, ale... Ona cię kocha. Wiesz, ile to jest warte w tym jebanym mieście? Jakie to rzadkie. Zapomnij o tej sprawie. Po prostu. Tak. Nie, to masz rację. A dzięki za wszystko. To dla ciebie. W ramach wdzięczności. Trzymaj się, Pepe. Zrobiło się cicho. Wokół było słychać tylko szum miasta. Pora odpocząć, pomyślałem. Pora się napić. Oto. Wreszcie powiedziałeś coś z sensem.
hej, wi! Tutaj, bracie! Nie jesteśmy rodziną. Nie, no pewnie. Ja tak po kumpelsku. Kumplami wiesz. Też nie jesteśmy. Do rzeczy. Dobra, widzisz ten garaż, a tam? Furgonetka jest w środku. Wchodzisz, zabierasz sprzęt, wychodzisz, a potem dzielimy się 50-50. Jasne? Myślałem, że idziemy na akcję razem. A wychodzi na to, że cała robota spada na mnie. Jaka cała? Jaka kurwa cała? Kto będzie stał na czatach? No ja właśnie! Gdyby cokolwiek się działo, zaraz się dowiesz. Sprawdziłeś teren? Ktoś tam w środku jest? Czysto, Wi. Ani żywej duszy. Normalnie wchodzisz jak po swoje. Okej, to wchodzę. Oczy dookoła głowy, tak? Rozumie się. Czysty teren, kurwa. A. Ciuchy? I to tanie podróby. Widać, Kirk miał lewe info. Nie pierwszy raz zresztą. Ale wiesz, może jeszcze wyjdziesz na swoje. Otworzysz stragan z dziadziną na bazarku w Kabuki. Cholera, strzały. Zapowiada się, że to nie koniec atrakcji. Baw się dobrze, Wi. Cholera. O, opatrzcie, jest już drugi frajer. Co, podobałeś się wszczepy bojowe? Musisz się drzeć. Co tam? Widzę, że wam do śmiechu. Nie jakby mnie. O co to kurwa chodzi? O twojego kumpla, Kirka. Robiliśmy razem interes. Tak zakładałem. Miałem podejrzenie, że chce mnie robić. Wchodzisz w to? No to postanowiłem go sprawdzić. Powiedziałem mu, że mam transport w szczepy z górnej półki. No, że stoi niepilnowany. Czekamy. Cześć. Żarcik, widzę, się udał. A no, udał się. Co nie, chłopaki? Ciebie też powinienem odwalić, ale żal na boi. Tylko ostatnia pizda poszłaby na akcję z kimś takim jak Kirk. Co się krzywisz, he? Jesteś pizda i tyle. No dalej, powiedz to. Powiedz, że jesteś pizdą, to cię nie zabije. I tak się właśnie kończy dzwaniakowanie. Piękne ostatnie słowa.
Czuć, że jesteś artystą. Co z nim? Dasz znać, żeby ktoś go zdrapał z chodnika i wsadził do trumny? Nie ma komu. Don't worry.